Witam w kolejnym filmiku. Zostały wybrane w ramach 4 razy kto pierwszy, ten lepszy, 4 marki do tych krótkich przeglądów perfumowych. Także one będą zrealizowane w tym tygodniu po powrocie. To będą takie filmiki od 3 do 5, takie mocno skoncentrowane omówienia tychże marek. Teraz, żebym nie przekręciła, widziałam, że była wybrana Durka. Była wybrana marka Ordidia, marka powiązana z Lorenzo Villoresi, była marka Parlemois oraz Etalip de Rome. Od razu powiem, że już pewne informacje o tych markach były na moim kanale, ale zdaję sobie sprawę, że nie zawsze te opisy są odpowiednie i tak dalej, także czasami mi też ciężko namierzyć jakiś filmik, a wiem, że na przykład o czymś opowiadałam. Natomiast o różnych Durka było, były też o tych dawnych, wycofanych Durka. Jeżeli chodzi o Parlemois, głównie było o papirusu, troszeczkę o gardenii. Wydaje mi się, że też pobliskie wrażenie nośnie tego zapachu Buzzword w nazwie, tego ostatniego jako nowość w House of Merlot nośnie Ortigia. Trochę opowiadałam o Florio. Wydaje mi się, że o Sagarze opowiadałam, ale to były takie dosyć luźne, luźne wrażenia. Jeżeli chodzi o markę Etalip de Rome, to już myślę, że o tej marce było bardzo dużo. Także najpóźniej w piątek pojawią się takie cztery pierwsze odcinki, jeżeli chodzi o tę serię krótkich, takich bardzo zbiorczych omówień marek perfumowych. Niektóre z tych marek są mniej znane, inne bardziej, bo wydaje mi się, że marka Etalip de Rome czy też marka Durga są to marki, że tak powiem, bardzo liczne, bardzo mnogie i one, że tak powiem, są szerzej rozpoznawalne. Natomiast myślę, że z tych marek marka Ortigia jest stosunkowo mało znaną marką. Ale to się dziwnie światło zmienia, cały czas mam inny kolor twarzy. No nic. W każdym razie przechodzę z kolejnym, kto pierwszy dan lepszy, tym razem może zróbmy 3. Jutro najprawdopodobniej zahaczę o 2 miejsca, zarówno ogród zoologiczny, jak i ogród botaniczny. Przypominam, że na moim kanale została reaktywowana seria perfumowa zapachowa powieści z ogrodu botanicznego, już są już 3 pierwsze odcinki. Spacerując, podziwiając te wszystkie zmiany w przyrodzie, będę opowiadała, rozważała różne kwestie zapachowe. I można zaproponować tematy do takich krótkich, że tak powiem, rozważań. Czyli 3 pierwsze osoby, które coś zaproponują. Obiecuję, że to zostanie jutro zrealizowane. Także też jutro pewnie się pojawi, bądź ewentualnie może w środę. Oczywiście, jeżeli podołam, podołam wybranym tematom. Natomiast to chyba tyle, także 3. Ja wiem, że ja mam cały czas różne obietnice, że tak powiem, poczynione i pewne filmiki w dużej części już zostały zrealizowane. Nadal mam tak naprawdę gdzieś około 30 nieopisanych, nieupublicznionych filmików, także takie filmiki z wcześniej wszelkie obiecane, na przykład a propos Wicki, Moniki, właśnie omówienie zapachu Beverly Hills, tego Red. Odnośnie Wicki Agnieszki, odnośnie kwestii lalika, odnośnie cytrusów, kwiatu pomarańczy, to na przykład Wicka Katarzyna Konrad, pamiętam. Cały czas jeszcze te kwestie pomarańczowe, chociaż już ich bardzo dużo było. Tak naprawdę, nie wiem czy w końcu ten filmik z 1000 pocałunków Lasza, wybrany zapach w głosowaniu w ramach posta na moim kanale, czy on został wstawiony. Przypominam, że na moim kanale są playlisty poświęcone niektórym markom. I to na przykład takie marki jak L'Artisan, tego się zaczął Montal, Comme des Garçons, Lush, Zoologist. Mam wrażenie, że coś jeszcze było. A w ogóle, dlaczego w ramach tego spaceru po ogrodzie botanicznym nie zrealizuję już wybranych w pierwszym tym, czy pierwszym? Tym dopiero co perfumowy, kto pierwszy, ten lepszy. Czyli dlaczego nie zrealizuję na przykład omówienia tych marek? Dlatego, że inne rzeczy będą realizowane w ramach takich właśnie przechadzek, a te krótkie omówienia marek chciałabym raczej realizować, że tak powiem, aparatem
tylnym, czyli właśnie z wykorzystaniem fragrantiki perfumowej, strony perfumowej, bądź też strony danej perfumerii, internetowej, Scent Bar, czy House of Merlot, czy jakieś inne, która ma daną markę w swoim asortymencie. Chodzi o to, żeby po prostu to szybciej, sprawniej poszło, niż takie po prostu omówienie. Poza tym jakby obrazując to stroną perfumową, bo jest to stroną perfumerii internetowej, dokładnie będzie widać nazwy i jakby już opisywanie tych filmików nie będzie tak niezbędne. Także to chyba tyle. U mnie w tym momencie w użyciu piękny zapach morelowy, to taka dodatkowa informacja, nazywa się Azalea Azalea z Atarów. Jest to zapach z tej serii, z której jest ten Cult at Night, ten taki zapach, który ma w sobie wiśnie, cynamon, jabłko, który daje taki efekt troszeczkę wiśniowej szarlotki, który ostatecznie ze mną nie pozostał. Natomiast ten, nie do końca wiem jakie tam są nuty, ale efekt jest morelowy w bardzo naturalny sposób, w taki sposób jaki daje na przykład Osmantus i jego takie kwiatowo-owocowo-morelowe wydanie. Także bardzo mi się podoba i parametrowy. Także ja dzisiaj różne zapachy testuję, ale w dużej mierze już wielokrotnie, na przykład powiem, doaplikowany. Dobry cały czas towarzyszy właśnie ten morelowy Azalea. To jest zapach, który jest bardzo urokliwy, dziewczynco-kobiecy, wiosenny, pięknie owocowy, szlachetnie owocowy, nieinfantylny. I tak jak mówię, on jest generalnie w życiu globalnym, natomiast różne testy sobie, że tak powiem, dorzucam, ponawiam. Dajcie znać, co u Was dzisiaj w życiu perfumowym, jakie zapachy planujecie jeszcze może dzisiaj sobie doaplikować, potestować, posprawdzać. Wtedy nie mogę trochę niektórych tutaj ogarnąć. To światło się tak zmienia. Okej, na ostatni wyjazd zabrałam sobie flakoniki, różne inne rzeczy, a na ten zabrałam już głównie dekanty i próbki, w tym też próbki nowej marki z House of Melo Casa de Coca. Natomiast już jeden potestowany, zrezygnowałam z zabrania na ten wyjazd flakonika. Ale tym razem chyba już tylko w pawilonach ponagrywam takie rozważenie perfumowe, dlatego że trochę wtedy przemarzłam i chyba się nie zapowiada, żeby jutro miało być jakoś bardzo ciepło. Dajcie znać, co u Was ostatnio perfumowo, może jakieś odkrycie perfumowe, może jakaś niedroga perełka perfumowa. W ogóle ostatnio dokonałam takiego krótkiego przeglądu marek, na przykład Moon Scent Bar. To było w ramach jednego z tych takich, powiedzmy, fragmentów tego spaceru przechadzania się po ogrodzie botanicznym. Nie ma tych informacji w tytule, także to już jest taka informacja dla wytrwałych. Ale chyba później ostatecznie będę dawała takie tytuły w ramach tych kolejnych odcinków tych perfumowo-zapachowych opowieści po ogrodzie botanicznym. Żeby mieć troszeczkę też na uwadze, każdy żeby widział, jakby wracał do tych filmików, w którym filmiku o czym było. Takie powiedzmy trzy podstawowe zagadnienia na przykład z danego filmiku. Wiem, że w ramach tych trzech pierwszych odcinków, tych perfumowo-zapachowych opowieści po ogrodzie botanicznym opowiadałam o Mendito Rosa zbiorczą, ale też jeszcze o jakiejś innej marce niszowej. Tylko ja w tym momencie mam troszeczkę zaćmienie. W ogóle Darek robi trening. Ja uznałam, że wykorzystam ten czas, może coś nagram, ale chyba jednak idę i też może troszeczkę coś potrenuję. Zresztą planuję wracać do swoich treningów, ale będę mieć w najbliższym czasie kilka rzeczy, które chcę połączyć, a jeszcze chcę włączyć powrót do basenu, także trzeba to będzie dobrze rozplanować. Jestem też ciekawa, czy ktoś z Was byłby w stanie dokonać takiego krótkiego przeglądu jakiejś marki niszowej, czyli ma jakąś taką markę, którą poznała ta osoba dosyć dogłębnie. I to nie musi być dokonanie takiego mini przeglądu w formie wcześniej nagrania, ale na przykład, czy ktoś byłby w stanie tak skrótowo dokonać takiego mini opisu danej marki. Przykładowo, nie wiem, nazwa zapachu danej marki i jakieś takie podstawowe skojarzenie, czy też w formie krótkiego opisu jednozdaniowego. Bardzo chętnie bym takie mini kompendia odnośnie danych marek, poczytała. Myślę, że też inni też bardzo chętnie, także zapraszam serdecznie, że ktoś by takiego czegoś chciał dokonać, to bardzo chętnie, na przykład można to będzie wrzucać pod pierwszym odcinkiem tych, powiedzmy, mini zestawień odnośnie danej marki. Muszę pomyśleć, jak to nazwać bardzo krótko, żeby było wiadomo, o co chodzi, że to będą takie mini 3-5 minutowe kompendia odnośnie danej marki niszowej.
Ja nie wiem, czy wspominałam mój projekt, Nisza Moje Życie. Te pytania już chyba wspominałam. Jest to wszystko zestawione na jednej karcie, w jednym miejscu, także po powrocie też czegoś takiego, tej realizacji dokonam. Z użyciem 11 flakonów. Na tym to polega. 11 pytań i w trakcie odpowiadania, realizacji tych pytań można wykorzystać 11 flakonów. W sensie tyle trzeba wybrać, taki zamysł, że tak powiem. Ale to nie na takiej zasadzie, że do każdego pytania jeden flakon, bo to można potem wielokrotnie wykorzystywać, jeżeli akurat pasuje pod omówienie, realizację danego pytania bądź zagadnienia. Ponieważ nie każdy punkt jest takie typowe pytanie. W ogóle do realizacji tego projektu również zapraszam serdecznie moich aktywnych, wiernych widzów. Też na przykład w formie pisemnej. To jest, mówię, 11 pytań, czy to nie jest jakaś ilość nie do zrealizowania. Zresztą mi też zależało, żeby ten projekt nie miał jakiejś kolosalnej ilości pytań, akurat ten, żeby faktycznie wybrane osoby, bo kilka wytypowałam, które mają też kanały perfumowe, które uważam za osoby, które są w stanie zrealizować coś takiego. Mówię o konkretnie trzech kanałach. Wiem, że zrealizują, także bardzo fajnie. To jest taka właśnie ilość, która będzie jakby możliwa do realizacji. Zresztą jedna z tych osób, Ania z kanału Parasola 10, zrealizowała projekt 55 pytań. Więc co to za problem 11, więc tutaj w ogóle się nie boję, bo dokonała tak naprawdę rzeczy no, kolosalnej. Realizacja projektu pytań 55, co trzeba realizować w częściach, no to jest naprawdę duży wyczyn. Nawet mi czasami realizacja tych moich wielopytaniowych, zagadnieniowych projektów przynosi problem realizacyjny pod kątem wcześniej tej kwestii pamięci, niepamięci, rozładowania, pierwszego rozładowania i tak dalej, telefonu. To jest o tyle prościej, że raczej już na te dwie rzeczy nie narzekam, także będzie prościej.